Marek, nie sądzę, że to jest dobry pomysł. Gratulacje, wywaliłeś okno w szopie. W ogóle kamerzysta dostał? Dostałeś, ale czemu to tak wybuchało jeszcze? Dostałem raz. Ja myślałem, że to tylko... Uwaga, film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Nieumiejętność używania materiałów pirotechnicznych, używanie ich przez dzieci bądź osoby pod wpływem alkoholu może skutkować nieszczęśliwym wypadkiem. Podczas nagrywania tego filmu zostały zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, a materiały pirotechniczne były używane pod czujnym okiem specjalisty. Nie należy naśladować zachowań przedstawionych na filmie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania osoby, które czują się odpowiedzialne, aby obejrzeć ten film. O, właśnie wychodzę z szopy, o, robię tutaj krok. Prawda, tutaj teraz składam papierosa do ust. O, jaką mam fajną zapalniczkę. Odpaliłem papierosa. Teraz chyba się przywitam z widzami, czy nie? Nie wiem, czy się widać. Widać się, czy nie? To jest pytanie. Może jeszcze trochę szluga tego popalę? No, taki dobry jest. Nikotynka, tak? A co się z szopą dzieje? Co się dzieje z lampkami? Trzeba byłoby je zdjąć, bo już po Sylwestrze. Dobrze, Marek, już skończyłeś? Witam, z tej strony kamerzysta. Dzisiaj za wasze pieniądze zrobię sobie fajerwerki wybuchające, które mam w szopie. O, teraz pokażę wam, gdzie są te fajerwerki. Tam. Już skończyłeś, mam Marek? Mam wszystkie rzeczy. Jeszcze mąkę za wasze pieniądze kupiłem i arbuza, żeby to wszystko wysadzić. Marek, mogę powiedzieć? Nie zapomnijcie również o tym, aby zasubskrybować kanał Lord Krużil, ponieważ jeżeli na tym kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy zdejmuję worek. Teraz chyba pójdę do lasu, o tam, do tego lasu pójdę i zrobimy sobie wybuchające fajerwerki w zwolnionym tempie. Zapraszam do oglądania. Nie, Marek, kurczę! Co? Miałeś być operatorem, zgodziłeś się, a teraz mi się wcinasz w słowo. Ja nie jestem tylko operatorem, ja muszę być na filmie. No dobrze, to byłeś na filmie, daj mi teraz powiedzieć. Już powiedziałem za ciebie. Dobrze, to bez powitania. W każdym razie, w dzisiejszym filmie... No, mam tutaj mąkę. W każdym razie... No. Mam jeszcze fajerwerki, sztuczne ognie. Przestań, Marek! O, jaka to fajna reklamówka. Przestań. Dali mi za darmo w sklepie. Przestań. No. W dzisiejszym filmie odpalimy sobie aż 1000 sztucznych ogni naraz. Będzie to naprawdę ciekawy efekt, wszystko nagramy na slow-mo, ale musi się ściemnić, zanim to nagramy, no bo wiadomo, nie będzie efektu, który chcielibyście zobaczyć. W każdym razie wybrałem sobie również najciekawsze propozycje, które napisaliście w komentarzach. Możesz nie robić takich zbliżeń? Masz taką ładną twarz w tym worku. Wybrałem najciekawsze propozycje, które wybraliście w komentarzach i w tym odcinku wysadzimy sobie mąkę. Tam jest mąka. O, mąkę kupił. Arbuzika. I arbuza. I jeszcze skropiany. Za wasze pieniądze, za to, że oglądacie, kupiłem takie rzeczy. Te? Zgadza się? Tak, zgadza się. Dobra, chodź do tego lasu już. Na co czekasz? Po co przedłużać? Także kamerzysta teraz idzie za lasem. Zapraszam do oglądania. Przestań! Fajerwerki wybuchające. Przestań. Siema. Dobra, Marek, bo ja zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Jeszcze zrobimy sobie minigana z tego. Kurczę. A to tego akurat nie widziałem wcześniej. Minigana sobie zrobimy. A to może być dobre, to ja przejmuję. No nie, no bo to nie będzie efektu. No nie, to ja odpalę. To odpalę 6. No dobrze. Dobrze, no to przejdźmy do pierwszej rzeczy, czyli wysadzenie arbuza. Ja bym wysadził tego arbuza tutaj na tym krześle. Na krześle? Na krześle. No to wysadzisz na krześle, dawaj. Ale ja odpalam te, zobaczcie. Dobrze, odpalisz te. Dobrze, Marek, przestań już! Co ty się tak awanturujesz? Dobrze, odpalam arbuza. No sobie pozwalasz ostatnio. No to odpalaj tego arbuza, na co czekasz? No już! No to dawaj, na co czekasz? Myślisz, że ja mam cały dzień, żeby nagrywać z tobą jakieś głupie filmy? No szybciej, szybciej, z życiem, na co czekasz? I tą drugą kamerę ustaw, bo ty chcesz mieć to zwolnione tempo. No dawaj, kładź tego arbuza, szybciej! Na co czekasz? Już położyłeś? Oczywiście cała procedura będzie przeprowadzona w naprawdę bezpiecznych warunkach. Oddalamy się na bezpieczną odległość. Na jaką odległość, kamerzysta? Wypowiedz się o tym. Na bezpieczną odległość, żeby zdetonować się. Oczywiście, bezpieczna odległość, bezpieczeństwo przede wszystkim. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dokładnie. Także YouTube, nie możecie zablokować tego filmu. Czekaj, jeszcze ten, bo tutaj wszystko oczywiście w zwolnionym tempie. Zobaczcie, tam jest kamerzysta. Stoi, włączamy. Cyk. Po odpaleniu oddalamy się na bezpieczną odległość. No, dawaj, dawaj. O kurde. Nie no, powiem ci, że nie jest najgorzej. Takiego efektu się spodziewałem. Trochę w uszy daje. Spróbujmy sobie arbuzka, czy dobry? Dobry? Przepyszny. I co masz dalej do rozwalenia? Tak, polecam kroić arbuza. Dobra, co masz jeszcze do rozwalenia? Mąka. No to dawaj, kładź tą mąkę. Raz, dwa, zrobimy. No w sumie to fajnie wyglądało. Dawaj teraz mąkę. Mąka teraz, tak? Tak, na początek pójdzie jedna mąka, potem zobaczymy z większą ilością mąki. Także jak widać, na krześle znajduje się mąka. Teraz odpalę tą mąkę, tak? Dawaj, tak. Odpalaj. A jeszcze slow-mo! Bym zapomniał.
No spadła na dół. Co to ma być? Co to ma być? Ale co? No co to ma być? No upadła. No ja myślałem, że to wiesz, że tu się rozsypie wszystko. No to dawaj więcej tej mąki. Ale jeszcze to... masz 9 opakowań. Dawaj! Ale tak to nie miało. No na co czekasz? No co, czego ty oczekiwałeś? Mam pomysł, to nie tak się robi. Dobra, już wiem. A rozumiem. Dobra, to dawaj, czaruj. Dobrze, teraz zobaczycie efekt, którego oczekiwaliście tak naprawdę. To teraz ja będzie w środku, tak? Czy jak? Cóż za inteligencja, Marku! Dziękuję, kamerzysta. Tylko tak głęboko ją zakop. Nie, położę na sam spód. Tutaj położę, wiesz, Marek? Tak? Tak. No to zrób to. Nie. Czemu? Dobra, Marek, muszę mieć odpalony slow-mo, nie zdążę odpalić. Spokojnie, kamerzysta. Czym ty się stresujesz? Dobra, no spokojnie. Nie gadaj, że zgasło. O nie! Masz teraz tak przesrane, jak ja wyglądam. Jestem cały biały przez ciebie, debilu. Jakbyś się nawąchał, patrz, co stało w ogóle tutaj, dookoła. No nie no. Efekt jest super, nie powiecie, że nie. No to głupie było akurat. Masakra. Nie ma śniegu? Jest śnieg, dodatkowo patrz, co się stało. Ty to widzisz? Ty to widzisz? Nie, ślepy jestem. Usiądziesz? Wygodne? Wygodne, tylko czuję się jakbym był cały czymś, wiesz, takim do nosa. W sensie? W sensie takie używki dla dorosłych. W mefedronie? W amfetaminie? Nie możesz mówić tam teraz. Mogę mówić, kamerzysta. Nie możesz mówić. No to powiedz, że narkotyki są złe. Narkotyki są złe. No, już nie będzie żadnych ograniczeń, spokojnie. To teraz ja strzelam, tak? Teraz? Czy styropian jeszcze? Nie ma styropian jeszcze. No to dawaj styropian i ja. No nie, bo musi się ściemnić. Dobra, to ja idę do domu. No to czekaj. No to dawaj ten styropian, bo ja już nie mogę się doczekać tego. No dobra, to dawaj. Jak coś, to na 3 miliony subskrypcji u mnie na kanale kamerzysta zdejmuje worek. I masz tutaj taki palnik żarowy. Ale musisz mi dobrze tak zapłacić. Tak, zapłacę ci dobrze. Dobra, w każdym razie zrezygnowałem z coli na rzecz... Na odwrót, ze styropianu na rzecz coli. Dokładnie, prześcieję ją i denerwujesz cały czas. Bo myślę, że efekt będzie dużo ciekawszy, także odpalimy sobie właśnie to i zobaczymy, jak po prostu wybuchnie. Marku, już mógłbym cię prosić, żebyś włączył slow-mo? No już włączam. O, możesz odpalać. Powiem ci, było coś widać, że to było dobre. Ale było coś widać w ogóle? Było widać. Ja tutaj nic nie widziałem. Było widać, to było dobre. Taki huk, o kurde. Jeszcze chyba druga butelka poszła od razu, albo gdzieś poleciała, nieważne. Okej, okay, teraz... Ja czy coś jeszcze masz? Jeszcze mam coś. Teraz to, na co wszyscy, ale to wszyscy czekali. Odpalamy 1000, aż 1000 sztuk zimnych ogni jednocześnie i zobaczymy, jak grubo to pójdzie. Jak myślisz, Marek? Styropian to wbijesz tutaj, tak? Nie wbiję tego w styropian. No to jak ty chcesz to zrobić? Zwiążę to taśmą. Najpierw to spakuję, zwiążę taśmą, podpalimy. No dobra, jak chcesz. Moim zdaniem lepiej by byłoby to wbić, ale twój film, decyduj. Jak wbić? No dobra, nieważne, ale później ja. No dobra, to możemy zobaczyć, jak... Myślisz, że wbicie będzie lepszy? No trochę więcej pracy będzie ci to kosztowało i na pewno trudniej będzie to wszystko odpalić. Chociaż nie, samo od siebie się odpalą. Dobra, spróbujmy na styropianie. A później ja odpalam to, o, to co widzicie tutaj. No dobra. No to dawaj, wbijaj. Dobra, okej, w porządku. Mamy tutaj 400-500 sztuk zimnych ogni. Najpierw przetestujemy sobie to na małej ilości, bo po prostu chcę zobaczyć, jak będzie to wyglądać na wbitym w styropian, tak jak Marek powiedział, że wbijemy to sobie w styropian i zobaczymy, jaki będzie efekt. A potem, bo dokupiłem jeszcze troszeczkę więcej, więc sprawdzimy po prostu na 2500 sztuk właśnie zimnych ogni i położymy sobie to po prostu bezpośrednio na ziemię. Więc pierwszy finalny efekt, sprawdźmy, jak po prostu będzie to wyglądać w styropianie. Marek, to... Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo to nawet bić się nie chce. O, weszło. To co? Slow motion jeszcze, tak? Tak, slow motion. Dobra, to czekaj, ja włączę i odpalisz. A tamto już odpalimy po zmroku, żeby był jeszcze lepszy efekt. Te 2000 sztuk. Super. Już? No odpalaj. To tylko jedno się odpaliło? Nie, no zaraz się odpali chyba. No wiem. O, co się dzieje? Wow,
razie. Co jest? Pożar kamerzysta. Ale faza. Ale nic nie widzę, czaisz? O Jezu, ale mi się ta poplama zrobiła. Ale śmierdzi tutaj. O, jeszcze ten styropian się pali. Weź to zgaś. Plama mi się zrobiła przed oczyma. O kurde, nieźle. Ciekawe jak będzie wyglądało później, jak będzie te 2000 sztuk, nie? Dobra, trzeba to zgasić. Także to gaś. Zgasimy, idę po gaśnicę, zgasimy, bo wiadomo, tak, bezpieczne warunki przede wszystkim. To jest kamerzysta. W międzyczasie, jak już rozpakowujemy tutaj właśnie te zimne ognie, o, tego jest od cholery, to odpalimy sobie jeszcze race. Także zrób cięcie, odpalimy sobie race, tylko że tym razem są to race, które barwią na czerwono, także powinien wydobywać się z tej szopy taki mega, mega duży czerwony dym. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dobra, Marek, czas odpalić te race. Jak myślisz, jaki będzie efekt? No nie wiem, zobaczę. Dobra, zobaczmy, jaki będzie efekt. Podobnie z dymią na czerwono. No widać właśnie. Czy zgasły czy co? Nie. Coś tam się dzieje. No idź kamerzysta przed kamerę, co ja mam nagrywać? Czy tak mam sobie machać kamerą po prostu? Czemu wszystko górą wychodzi? A jak ma wychodzić? Masz nieszczelną szopę. Nie no, ale tego czerwonego to tutaj jest aż za dużo. Serio? A... Co się wydaje, że taki... Nie wiem. Ale to cuchnie, po co ty to robiłeś? Taki średni efekt. Nie jestem zadowolony. Chociaż... No dobra, jestem zadowolony. Ale czujesz, jak to śmierdzi w ogóle? No, jak praca. No idź przed kamerę, co mam szopę nagrywać? Czego ty nie rozumiesz? A pas, ładnie wygląda na czerwono? Jak ten, albo nie będę mówił jak to. Ale wiesz, kto? Deadpool? Nie, kto miał taki różowy teledysk w Polsce. Dobra, nieważne, tak mi się skojarzyło. I co, kończymy? Już? No, trzeba te zimne ognie rozpakować do końca. No to idź do szopy i rozpakowuj. Mam nadzieję, że będziesz cokolwiek widział. No ale jak teraz mam wejść? No wejdź. Co tam ciekawego, Marku? O kurde. Faza, co? No, powiem ci, że ciekawie, ale nieciekawy zapach. Kończysz, czy co robisz? Ty słyszysz mnie? No kończę. Już ostatnie opakowanie. Jeszcze w szopie zostało tego dwa razy tyle. Łącznie miało być 1000 sztuk, ale okazało się, że jest około 5000 zimnych ogni. Naprawdę? Naprawdę. No co ty gadasz? Wiesz ty co? Jak myślisz, jaki będzie efekt? Na pewno lepszy niż taki, jaki był wcześniej. No to jest pewne. Dobra, to streszczaj się. Lecimy? Już skończyłeś? No. A, no to dawaj. Jeszcze jedno. No. Co tutaj jest? No co, to zimne ognie. Sprzątaj. Ale to olejnik posprząta, dobra. A, w sumie, dobra, dawaj. Dobra, Marek, jesteś gotowy? Ja? No. Na co ja mam być gotowy? 5000 zimnych ogni. Gdzie jest 5000 zimnych ogni? Tutaj? Tutaj jest 5000 zimnych ogni. Ty, rzeczywiście, 5000 zimnych ogni. Odpalasz już? Odpalam już. No to jesteś czekaj, gotowy? Jeszcze slow motion. Okej. Dzieci się spieszy. Czekaj, jeszcze nie. Już, dawaj. Odpalam. No dawaj, dawaj. I co, kamerzysta? Nie wiem, zobacz, jak to wygląda. Kilka sekund zabawy i po wszystkim, nie? No kilka sekund, to pozwalałem godziny. No ale mi się zdaje, że fajnie to wyszło. Nie wiem, jak na slow motion wyszło. Zobacz, jak to jest rozszerzone. I paleta się chyba pali, czy nie? Paleta się pali, myślisz? No tak to wygląda. No chyba tak, rzeczywiście. To weź się wsadź do szopy i będziesz miał ciepło w końcu. Dobry pomysł, Marek. Super. Tak, dobra, to co? Teraz zostało jeszcze to, co ja odpalam, tak? Tak. A mam na to jeszcze lepszy pomysł. Jaki? Zobaczysz. Dobra, kamerzysta, już wiesz, o co chodzi? No domyślam się. To jest twoje zdjęcie, to jest to, co strzela tak fajnie. Weź włącz slow motion. Dobrze. Włączone? Tak. To zaczynamy. Takiej odległości, tak, Marek? A jakiej? No dobra, no jak takiej, no to taka, no dobra, to znaczy, no stój. Ty się znasz na fajerwerkach, taka jest okej? Okay? No może być. Dobra, to zaczynamy. O!
Oj, Marek, nie sądzę, że to jest dobry pomysł. Gratulacje, wywaliłeś okno w szopie. W ogóle kamerzysta dostał? Dostałeś, ale czemu to tak wybuchało jeszcze? Dostałem raz. Ja myślałem, że to tylko leci. A tutaj szyba w szopie poszła. Oj. Chodźcie, panie. Oj. Dobra, to teraz też szalasz, tak? No tak. No to dawaj, zamieniamy. A co ty robisz? Co to robię? Ale to jest oszustwo. Jak oszustwo? Czy lampa upadła? Ile ty tego miałeś? Dużo, zobacz! Tak się przygrywa, Marek! Czekaj. Zobacz, jak przegrałem. Ale to jest oszustwo! Ile jakie oszustwo? Strzału? I miałem tylko 5 strzałów, oszuście głupi! Wygrałem. Dobra, ja stąd idę. Do widzenia. Żegnam się z państwem. Dobra, bierz tą kamerę. Rób to, co z nią chcesz. Oszuście głupi. Wygrałem, jak widzieliście. Jeżeli chcecie zobaczyć, no to zobaczcie poprzednie filmy. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne takie zajebiste filmy. A my widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.